moim kanale. Jako, że mam trochę czasu, zrobię dla was filmik, skąd pobrać sobie bity, jak je zaimplementować do gifki. Generalnie importowane fity powinny mają służyć jako baza do dalszego udoskonalania tego fitu. Zrobimy to wszystko na bazie Vexora. W wyszukiwarce na górze wpisujemy sobie Vexor. Potem szukamy tego Vexora w Lusach. Weźmy pierwszy z brzegu, klikamy na niego. Klikamy Export, EFT, kopiujemy to wszystko. Przechodzimy do naszej gry. No tutaj muszę pozamykać, żeby wam pokazać. No więc wchodzimy w Fitting. Zaznaczamy Export, Import, klikamy na to. Zaznaczamy pierwszą opcję. I pokazuje nam się fit. Możemy zaznaczyć symulację. To nam pokaże, jak ten statek jest fitowany. Na ile mam. I tam jego opis. I tutaj możemy eksperymentować z nowym fitem. Traktować ten jako bazę. Możemy tu zapisać sobie. Lub zakupić cały osprzęt, jeżeli fit odpowiada. No zakupy robi się w Gita, chyba każdy. Tam praktycznie wszystko można dostać na stacji. Zamknijmy to. I przejdźmy do następnej strony. Następna strona będzie też w opisie. Ta strona jest o tyle fajna, że tutaj można sobie zaimplementować API swoje, założyć konto i fitować tu na miejscu statki. Ale to tutaj też sobie wybieramy, mamy popularne fity, nowe fity. Pamiętajcie, że to fity powinny wam tylko służyć jako baza. No tu są fity generalnie robione przez graczy. Macie tutaj do wyboru różne opcje fitów, tak. No i znowu weźmy sobie, poszukajmy Vexora na dwóch lewych. Wyszukiwacz wpisujemy Vexor. Nie pokazał się to. Tutaj mamy, od razu nam się pokazuje fit, jego tank. Klikamy na meta i zaznaczamy EFT w eksport. Tak samo kopiujemy to. Przechodzimy do ifki. I ponownie klikamy fitting. Export, import. Klikamy sobie symulację, tak wygląda, jak się sprawdza. Jeżeli nam odpowiada, kupujemy. Dzięki, myślę, że jeżeli wam się podobał ten filmik, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarz. Dzięki i do następnego razu.